Panie, zobaczę co tu się stało. Ja pierdzielę. Tłok zatarty. Co teraz robić? Przerąbane. Kicha! Trzeba teraz szlif do cylindru. Trzeba cylinder do szlifu dawać. I będziemy dalej jeździć. Kurde. Pech. Nie wiem czemu się zatarł. Normalnie użytkowany. Chyba już wylatał swoje godziny. Ale luzu chyba nie ma na korbie, także nie jest źle. Zobaczymy. Zdejmę tłoka, to będziemy patrzeć dalej. Dobra. Tłoczek wyjęty. Jeszcze swoją drogą gdzieś mi zabezpieczenie spierdzieliło. Mam nadzieję, że dają do nowego tłoka nowe zabezpieczenie. Bo będzie lipa. No. Zatarty w tym miejscu dokładnie. Dwa bary kompresji. No i mówię, coś jest nie tak. No i wyszło, co jest nie tak. Co tu jest napisane? Nie mam pojęcia. No dobra. Łożysko. Migiełkowe. Rozebrałem sobie zawór, żeby go dokładnie przejrzeć. I widziałem w schemacie, że nie mam paru elementów. Chyba trzech elementów, jakiś podkładek. Coś w tym stylu. I sobie zamówiłem z KTM sklep. Także jak mi przyjdzie, to będę to wszystko składał. Może niedługo pojeździ się znowu. Biorę cylinder i zawiozę go do sprawdzenia. Pewnie trzeba będzie przebić tuleje. Z tego co wiem. Podobno była selekcja C. Także jadę zawieźć, może się pośpieszą, to będziemy niedługo składać.